miłość i nadzieja, tak Handan dowie się, że Kuzey ją zdradził. Elif ma przekiczeń. Streszczenie odcinka 58 Ask the Umut. Nagranie z hotelowego baru trafi w ręce Handan. Tak narzeczona Kuzeya dowie się, że ten całował się z Elif. W 58 odcinku serialu Miłość i Nadzieja Handan ledwo złapie oddech po tym, co zobaczy. A Kuzey, prawnik, w tym samym czasie będzie spędzał beztroskie chwile z Elif. Oj, coś nam mówi, że Handan nie puści tego płazem. Zobacz, w galerii zdjęć, jak zareaguje brunetka na wieść o zdradzie ukochanego. Miłość i Nadzieja, odcinek 58, zdrada, zemsta i dramatyczne odkrycie Handan, w 58. W odcinku serialu Miłość i Nadzieja emocje sięgną zenitu, gdy Handan odkryje bolesną prawdę o swoim narzeczonym, Kuzeyu. Relacja między nimi od dłuższego czasu wisiała na włosku. Handan, choć z pozoru silna i zdeterminowana, skrywała w sobie wiele obaw. Czuła, że Kuzey oddala się od niej, ale nigdy nie przypuszczała, że mężczyzna, któremu powierzyła swoje serce, mógłby ją zdradzić. Rozpoczęcie dramatu, odkrycie zdrady, tego dnia los postanowił, że wszystkie sekrety wyjdą na jaw. Handan wracała do domu po ciężkim dniu, czując wewnętrzne napięcie, które towarzyszyło jej od dłuższego czasu. Nie mogła wyzbyć się przeczucia, że coś jest nie tak. Nagle telefon w jej kieszeni wibruje, a na ekranie pojawia się wiadomość od anonimowego nadawcy. W treści wiadomości znajduje się tylko jedno zdanie: spójrz, co naprawdę robi twój narzeczony, gdy nie jesteś w pobliżu. Handan, zdezorientowana i pełna niepokoju, klika w załączony plik wideo, nie wiedząc, że to, co zobaczy, na zawsze zmieni jej życie. Nagranie z hotelowego baru, na którym Kuzey całuje się z Elif, trafia w jej ręce. Mimo że już wcześniej docierały do niej pogłoski, w głębi serca nie chciała w nie wierzyć. Teraz, gdy dowód jest przed jej oczami, nie ma już miejsca na wątpliwości. Obraz na ekranie rozdziera jej serce na kawałki. Widać, jak Kuzey i Elif wymieniają czułe spojrzenia, a potem całują się w barze, nie zdając sobie sprawy, że ich tajemnica zostanie ujawniona. Każdy pocałunek, każde spojrzenie jest jak nóż w serce Handan, która przez lata wierzyła, że jej związek z Kuzeyem, choć pełen wzlotów i upadków, przetrwa wszystkie burze. Mój Kuzey, a, wykrzykuje zdenerwowana Handan, próbując złapać oddech. Jej dłonie drżą, a twarz wykrzywia się w grymasie bólu. Łzy napływają jej do oczu, a ciepło złości i rozczarowania paraliżuje ją od środka. Świat, który do tej pory znała, rozpada się na kawałki. Ukochany mężczyzna, z którym planowała przyszłość, okazał się zdrajcą. W jej głowie kłębią się tysiące myśli, ale najważniejsza z nich to chęć zemsty. Od tego momentu w jej sercu rodzi się mroczna determinacja, chce, by Elif zapłaciła za to, co się stało.
Widzi twarz Kuzeja na nagraniu, jak pochyla się do pocałunku, i czuje, jak każda sekunda tego filmu pali ją jak rozżarzony węgiel. Ból i gniew Handan, narastająca nienawiść. Handan stara się ochłonąć, ale każda próba opanowania emocji tylko potęguje jej gniew. Przypomina sobie chwilę, kiedy jeszcze niedawno planowała przyszłość z Kuzejem, kiedy w jej sercu rodziła się nadzieja na stabilne, szczęśliwe życie. Te plany teraz wydają się odległą przeszłością, roztrzaskaną jak szkło. Siada na kanapie, wpatrując się w ekran, jakby w nadziei, że to, co zobaczyła, okaże się tylko koszmarem. Ale rzeczywistość jest bezlitosna, zdrada Kuzeja jest faktem, a Elif stała się symbolem wszystkiego, co złamało jej serce. W jej głowie rodzą się wizje zemsty. Przypomina sobie słowa, które wielokrotnie szeptała do siebie: muszę go zatrzymać. Muszę sprawić, by wrócił do mnie, by przypomniał sobie, jak wiele razem przeszliśmy. Ale teraz te myśli zmieniają się w coś mroczniejszego. Handan nie chce już walczyć o miłość Kuzeja. Teraz chce, aby Elif zapłaciła za to, co jej zabrała, nie tylko narzeczonego, ale i marzenia o wspólnym życiu. Beztroska Kuzeja i Elif, nieświadomość nadciągającej burzy, podczas gdy Handan przeżywa swój dramat, Kuzej, niczego nieświadomy, spędza czas z Elif. Prawnik, choć wie, że jego relacja z Handan staje się coraz bardziej skomplikowana, próbuje ukryć swoje prawdziwe uczucia. Elif, młoda i pełna nadziei, wierzy, że Kuzej odwzajemnia jej uczucia, ale nie zdaje sobie sprawy, w jakie trudności się wplątała. Ich spotkanie w hotelowym barze, które miało być niewinnym wyrazem rodzącego się uczucia, staje się początkiem niebezpiecznej gry. Kuzej czuje się rozdarty między dwoma kobietami. Z jednej strony ma narzeczoną, z którą spędził lata, a z drugiej Elif, która budzi w nim emocje, o których myślał, że dawno wygasły. Jednak nie zdaje sobie sprawy, że jego zdrada nie pozostała w ukryciu. Przekonany o tym, że jego tajemnica jest bezpieczna, cieszy się każdą chwilą z Elif, nie zdając sobie sprawy, że każdy moment ich bliskości przybliża go do konfrontacji z Handan. Handan planuje zemstę, mroczne myśli i działania. Handan, po obejrzeniu nagrania, czuje, jak ogarnia ją furią. W jej oczach pojawia się cień, a serce przepełnia złość. Zaczyna planować, jak doprowadzić do upadku Elif. Nie ujdzie ci to na sucho, Elif, szepcze do siebie, ściskając telefon, na którym wciąż odtwarza się dowód zdrady. Jej wyobraźnia podpowiada jej scenariusze, w których dopada Elif i karze jej za to, co zrobiła. Ta nowa, zraniona Handan jest gotowa posunąć się do wszystkiego, by zniszczyć rywalkę. Handan nie może znieść myśli, że Elif odebrała jej to, co było jej najdroższe. Zaczyna knuć plany, jak zniszczyć reputację Elif i sprawić, by ta poczuła, co to znaczy stracić wszystko. Szuka wśród swoich znajomych osób, które mogą jej pomóc w tej zemście.
kontaktuje się z ludźmi, którzy mają dostęp do mediów, by znaleźć sposób na ujawnienie nagrania i publiczne skompromitowanie Elif. Wierzę, że tylko wtedy Kuzej zrozumie, jak wielki błąd popełnił, równoległe intrygi, dramat w tle. W międzyczasie, w tle dramatycznych wydarzeń, inne wątki również się komplikują. Suad, sfrustrowany swoim małżeństwem, oznajmia Firdes, że zamierza się rozwieść. Jego decyzja wywołuje burzę emocji i doprowadza do kolejnych spięć w rodzinie. Belkis, w przypływie złości, postanawia wyrzucić Zafera z domu, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji. Tymczasem Ferej odkrywa, że Zajneb i Ege spotykają się, co stawia Zajneb w trudnej sytuacji, gdyż ich związek może wywołać kolejne konflikty. Odcinek kończy się, gdy Handan, z kamiennym wyrazem twarzy, opuszcza dom, gotowa do wprowadzenia swojego planu w życie. W jej oczach błyszczy determinacja, a w sercu płonie gniew. Co zrobi, by ukarać Elif? Czy Kuzej zrozumie, jak wielki błąd popełnił? I czy Elif, nieświadoma nadciągającego zagrożenia, zdoła się obronić przed gniewem Handan?